Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych. Tym razem Volkswagen Golf Plus, czyli auto opracowane na płycie podłogowej Golfa piątej generacji. Aczkolwiek jest to całkowicie nowy model minivan segmentu C, oferowany od 2005 do 2014 roku. Tutaj w 2008 roku auto przeszło facelifting. Później w 2014 zaprezentowano następcę Golfa Sportsvana. Pięciodrzwiowy minivan oferowany z 5-6-biegową manualną skrzynią, 6-7-biegowym automatem DSG, napęd na przód, długość samochodu to 420 cm, szerokość 175, wysokość 158, bagażnik to niecałe 400 litrów, auto oferowane w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Trendline, Comfortline, Sportline, Highline, limitowane, Cross, Live, United, Gold Team czy Tour z kilkoma silnikami benzynowymi oraz dieslami. Co można powiedzieć o samym Golfie Plusie? Na pewno odróżnia się od zwykłego Golfa. Jest on wyższy o ponad 10 cm. Tak naprawdę tutaj bagażnik tak naprawdę nie jest zbyt duży jak na minivana. Wszystko raczej wiąże się z większą ilością miejsca w środku i raczej na to użytkownicy nie narzekają. Jest tego miejsca z przodu, nad głową, na szerokość z tyłu, także jest tego miejsca sporo. Co do silników, wersji silnikowych, to było ich dużo, począwszy od silników oczywiście TSI, 1.2 TSI o mocy od 86 poprzez 105 koni, poprzez silnik 1.4 wolnossący o mocy od 75 do 80 koni, 1.4 TSI o mocy 122, 140, 160, 170 koni, 1.6 MPI o mocy 102 konie, 1.6 FSI 115-kątny i 2.0 FSI 150 koni, który się rozpędzał trochę wolniej, w okolicach 9 sekund. Najszybszy Golf Plus rozpędzał się w okolicach trochę ponad 8 sekund do setki w wersji 170-konnej 1.4 TSI. Diesle to na początku znane silniki. Tak naprawdę tutaj 1.9 TDI o mocy 90, 105 koni mechanicznych, później go zastąpił 1.6 TDI o takiej samej mocy. Tutaj średnie spalanie nawet w okolicach 4-5 litrów. 2.0 TDI o mocy od 110 poprzez 140 konie mechaniczne. Co do wyboru silnika, myślę, że takim kompromisem na pewno będzie silnik 1.6 MPI 102-konny, aczkolwiek silniki TSI niestety z początkowych lat produkcji na łańcuchu rozrządu, tutaj te silniki nie mają zbyt dobrych opinii. Oczywiście silniki FSI 1.6 czy 2.0 także nie mają ze względu na nagar zbierający się, także rozrząd na łańcuchu, który także trzeba zwrócić na to uwagę. Tak naprawdę tutaj silniki 1.4 TSI, także tutaj z kompresorem, to jeszcze bardziej podwyższone ryzyko, tak naprawdę tutaj u sterki samych silników, głowic, tłoków, rozrządy na łańcuchu, dodatkowo kompresor, który także się psuł z większym przebiegiem, to wszystko powoduje, że są to raczej silniki pomijane. Także z benzyniaków raczej 1.4 16-zaworowy czy 1.6 8-zaworowy wolnossące silniki będą dobrym wyborem. I młodszy silnik, jeżeli chcemy TSI, no to niestety tutaj
te silniki na łańcuchach, na rozrządzie na łańcuchu niestety nie są zbyt dobrym wyborem. Co do diesli, no to silnik 1.9 TDI na pompę po wtryskiwaczach raczej tutaj te silniki nie mają zbyt dobrej opinii oraz 2.0 TDI. Tutaj także dochodzi do problemów z głowicami, z pompą, wtryskiwaczami, turbosprężarkami, EGR-em, filtrem cząstek stałych czy kołem dwumasowym. Dodatkowo w silnikach 1.9 TDI problem z panewkami w niektórych silnikach. Na pewno lepszym wyborem jest silnik 1.6 TDI z common railem. Tutaj ten silnik jest dużo bardziej dopracowany. Raczej nie ma większych problemów. Wiadomo, że osprzęt może sprawiać problemy przy większych przebiegach, ale nie jest to takie oczywiste. Co do zalet, tutaj tak naprawdę Golfa Plusa, to na pewno jest to, zaletami na pewno jest duża przestrzeń w środku tego auta. Tutaj na pewno, patrząc na konkurencję, te samochody mają dużą ilość miejsca w środku. Raczej nikt na to tak naprawdę nie narzeka. Dodatkowo sprawdzone rozwiązania Volkswagena, szczególnie silniki wolnossące, jak i diesle, dosyć trwałe silniki, choć mające jakiś tam problem z osprzętami. Silniki także dobrze znoszą instalację gazową wolnossące. Co do wad, to tutaj niektórzy użytkownicy narzekają na bagażnik, na ilość miejsca w tym bagażniku, jak także na tutaj powiedzmy wyposażenie podstawowych wersji. Co do awaryjności innej, to na pewno ta awaryjność nie jest zbyt duża. Są sprawdzone jednostki napędowe, ilość warsztatów, części zamienników jest bardzo duża w naprawach, także na to nie powinniśmy narzekać. Sporo tych samochodów jest w ofercie, patrząc teraz nawet, jak patrzę, to jest ponad 400 sztuk samochodów do kupna. Najtańsze egzemplarze tutaj zaczynają się nawet poniżej 10 tysięcy, ale będą to, pamiętajmy, auta dosyć wyeksploatowane z początkowych lat produkcji. Im mniejszy przebieg auta po liftingu z automatyczną skrzynią, ta cena rośnie do okolic nawet 40 tysięcy. Najdroższe egzemplarze w takiej cenie znajdują się aktualnie na portalach. Myślę, że ogłoszenia, myślę, że takim rozsądnym ceną odnośnie od jakiej ceny szukać jest okolice 20-25 tysięcy złotych. Będą to już egzemplarze też możliwe po faceliftingu z mniejszymi przebiegami, także tutaj wybór tych samochodów jest spory. Różne silniki, wyposażenie, są też egzemplarze krajowe, aczkolwiek nie jest ich zbyt dużo. Także podsumowując, na pewno ciekawy przedstawiciel minivanów na rynku, warty sprawdzenia, jeżeli szukamy takiego auta z rodziny minivanów. Aczkolwiek no tutaj bagażnik, ilość miejsca w środku jest duża, aczkolwiek sam bagażnik nie jest zbyt duży, także warto to mieć na uwadze, kupując taki Golfa Plusa. No to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.